Rozmowa dnia. A naszym drugim gościem jest Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, zamach w Moskwie wstrząsnął społecznością międzynarodową nie tylko ze względu na tragedię ofiar i ich rodzin, ale też ze względu na to, że Rosja natychmiast zaczęła w tym kontekście oskarżać Ukrainę. W jaki sposób Rosja może chcieć tę sprawę wykorzystać? Panie redaktorze, w pierwszych słowach ja chcę podkreślić, że nasza formacja wróciła na antenę radia publicznego, mimo iż zostało ono przejęte w sposób absolutnie nielegalny przez pana Tuska i Sienkiewicza, ale uważamy, że dobrem jest, ażeby parlamentarzyści wszystkich formacji politycznych, również opozycyjnych, uczestniczyli w debatach publicznych. Nasza obecność nie oznacza akceptacji dla tych działań, ale szacunek dla naszych słuchaczy, słuchaczy Polskiego Radia. Odpowiadając teraz na pana pytanie... To panie pośle, jeszcze dopytam w takim razie, jeżeli zaczęliśmy od kwestii mediów, zaraz przejdziemy do tych spraw międzynarodowych, to zapytam w takim razie i właśnie tę obecność w mediach publicznych, dlatego że część polityków Prawa i Sprawiedliwości nieoficjalnie krytykowała kierownictwo za to, że tej obecności w mediach publicznych nie było. Czy rzeczywiście pan poseł to potwierdza? My, panie rektorze, nie krytykujemy kierownictwa, my krytykujemy obecny rząd, który w sposób nielegalny przejął media publiczne. Ale chodzi o tę decyzję, chodzi o to, że była kampania samorządowa i tej obecności nie było. Podobno politycy Prawa i Sprawiedliwości uważali, że to był błąd. Wracamy z szacunku dla słuchaczy Polskiego Radia, których bardzo szanujemy i cenimy i chcemy, żeby w polskich mediach był pluralizm. Natomiast absolutnie nie akceptujemy bezprawnych działań związanych z przejęciem mediów publicznych. Jestem przekonany, że prędzej czy później osoby odpowiedzialne za to, w szczególności pan pułkownik Sienkiewicz, za to odpowiedzą. Teraz oczywiście możemy wrócić do rozmowy. To jeszcze tylko jedno pytanie, tak. Jedno pytanie jeszcze w tym pierwszym temacie, potem wracamy do spraw międzynarodowych. Jan Krzysztof Ardanowski też był minister rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy, te decyzje krytykował u nas na antenie o tej nieobecności w mediach publicznych i też ogólnie mówił o tym, że powinno dojść do zmian Zjednoczonej Prawicy. Nawet do dyskusji o tym, kto będzie kierował tą formacją po Jarosławie Kaczyńskim. Czy ta dyskusja w ocenie pana posła jest konieczna? Ja myślę, że dyskusja powinna toczyć się wokół tego, jak doszło do zmian w mediach publicznych, do likwidacji, do wyrządzenia wielkiej szkody majątkowej w majątku publicznym, majątku Skarbu Państwa i do bezprawnego zwalniania dziennikarzy z mediów publicznych, z telewizji i z radia. To... Do zwalniania ich bez wypowiedzenia, czy też z dyscyplinarnym wypowiedzeniem. Za to przyjdzie kiedyś odpowiedzialność na tych, którzy dzisiaj media publiczne likwidują. To pan prosiłbym, panie redaktorze, jakby nie przekierowywać po prostu tej dyskusji. Ja zacząłem od spraw międzynarodowych. Pan poseł poruszył temat mediów, dlatego przy tym na chwilę zostaliśmy. To w takim razie wracamy do spraw międzynarodowych i do pytania, które zadałem na początku. W jaki sposób Rosja może chcieć wykorzystać ten zamach, tę tragedię, bo widzimy, że już bezprawne oskarżenia w kierunku Ukrainy są artykułowane. Rosja jest krajem terrorystycznym. Rosja wywołała wojnę. Putina, żeby swoją władzę utrzymać, uzyskać legitymację do tej władzy, jest zdolny do wszelkich okrucieństw, wszelkiego rodzaju zbrodni. Istniały podejrzenia, że żeby wywołać wojnę, nawet dochodziło do zamachów, wysadzania budynków, mordowania także Rosjan. Więc nie można wykluczyć, że również te działania, aczkolwiek do nich przyznało się państwo islamskie, mówię tu o zamordowaniu ponad 130 osób w Moskwie, które absolutnie jest zamachem terrorystycznym, może być i pewno będzie wykorzystywane jako legitymacja dla Putina po to, żeby zwiększyć represje wobec społeczeństwa rosyjskiego, ale również po to, żeby uzyskać większą legitymację do mobilizacji, do atakowania Ukrainy i generalnie konfrontacji z Zachodem, która wciąż trwa. Być może, a być może są to jeszcze jakieś tutaj inne motywy, być może jakieś rozgrywki wewnątrz państwa wewnętrznego, jakichś frakcji między siłownikami w strukturach wojskowych czy służb specjalnych. Pewno się tego szybko nie dowiemy. No, jest to zdarzenie na pewno, które będzie miało konsekwencje i wewnątrz polityki, wewnątrz jakby samej Rosji, ale też konsekwencje międzynarodowe. Zawsze pojawia się pytanie w tym kontekście, na ile realistyczny jest konflikt Rosji z NATO. Bo z jednej strony są głosy, że Rosja może się na to przygotowywać. Z drugiej komentatorzy mówią, że jest to scenariusz nierealny, biorąc pod uwagę, jak trudno by Rosji idzie ofensywa na Ukrainie. W ocenie pana posła, czy ten bezpośredni konflikt na linii Rosja-NATO to jest w ogóle scenariusz, który ma jakieś podłoże w rzeczywistości?
Dzisiaj to trudno przewidywać, natomiast na pewno państwa natowskie, a w szczególności wschodnia flanka NATO, w tym przede wszystkim Polska, musi być krajem gotowym na różne scenariusze. Scenariusze działań hybrydowych, wojny hybrydowej, jak mieliśmy w przypadku tutaj przekraczania granic przez nielegalnych migrantów, uchodźców, ale również poprzez działania dezinformacyjne, działania dywersyjne, działania wywiadowcze, które na terenie naszego kraju funkcjonują. Musimy po prostu być gotowi i działać, żyć w pewnym sensie jakby w stanie podwyższonej gotowości. Po prostu za naszymi granicami toczy się wojna, graniczymy z krajem terrorystycznym i musimy mieć tego świadomość. A taka konwencjonalna wojna jest nierealistyczna w ocenie pana posła? Wojna dzisiaj toczy się 1000 kilometrów od naszych granic i państwo ukraińskie, które w pewnym sensie jest na kroplówce Zachodu, NATO, no jednak odpiera ataki państwa rosyjskiego. Ta wojna wciąż się toczy 1000 kilometrów od naszych granic. Nie wydaje mi się, że na chwilę obecną takiego zagrożenia bezpośredniego nie ma, aczkolwiek wydarzenia, jakie miały miejsce kilkanaście tygodni temu, czy miesięcy, ale również nie tak dawno, właśnie rakieta, która przeleciała terytorium Polski, pokazuje, że ta wojna wciąż się toczy za naszymi granicami i absolutnie nie możemy tego lekceważyć. Musimy być gotowi na bardzo różne scenariusze. A to wydarzenie wczorajsze, wtargnięcie rakiety znowu w polską przestrzeń powietrzną, czy to jest powiązane z tymi też wydarzeniami w Moskwie, że Rosja tutaj umyślnie próbuje prowokować, eskalować? Nic nie można wykluczyć, to jest państwo terrorystyczne, nie działa w ramach pewnej logiki państwa demokratycznego. Rosja dzisiaj toczy wojnę nie tylko z Ukrainą, ale z całym Zachodem. Rosja jest krajem, który ma sojusze z innymi krajami, które stosują taką właśnie logikę podboju, logikę państwa imperialnego. Na pewno my jako kraj, jako społeczeństwo musimy po prostu to uwzględniać w naszych rachubach i w związku z powyższym po prostu musimy rozbudować nasze siły zbrojne, modernizować je, dokonywać zakupów nowoczesnego uzbrojenia, sprzętu, dlatego że po prostu jesteśmy krajem granicznym, jesteśmy krajem flankowym i to jest dzisiaj absolutnie podstawowa kwestia dla naszych władz, dla tych, które były, dla tych, które są i dla tych, które będą w przyszłości. A jeżeli właśnie chodzi o tę sytuację związaną z wtargnięciem rakiety, zarówno kancelaria prezydenta, jak i kancelaria premiera, jak i ministrowie informowali, że odbywa się wymiana informacji, że w tej sprawie te różne instytucje współpracują. Czy ta współpraca przebiega prawidłowo w ocenie pana posła? Mam taką nadzieję, bo trzeba zwrócić uwagę, że gdy kilkanaście miesięcy temu był podobny incydent, i rakieta wleciała na terytorium Polski, wówczas ówczesna opozycja, a dzisiejsza koalicja rządowa domagała się dymisji ministra. Dzisiaj nikt dymisji ministra się nie domaga, aczkolwiek oczekujemy jasnych informacji, komunikatu tego, co się wydarzyło, co zrobić, żeby tego typu wydarzenia się nie powtarzały. No i przede wszystkim, gdyby ta rakieta uderzyła w jakiś obiekt na terytorium Polski, jakie dzisiaj państwo polskie, wojsko polskie dysponuje instrumentami, ażeby tego typu wydarzenia się nie odbywały, nie miały miejsca i żeby przede wszystkim obywatele nasi, naszego kraju, którzy mieszkają na wschodzie, żeby czuli się bezpieczni. Jakby takich informacji oczekujemy od rządu. Wczesna opozycja, pamiętam, że domagała się dymisji ministra, ponieważ argument był taki, że nie informowano odpowiednio wcześniej o tym, że do takiego zdarzenia doszło na terenie Polski. Dziś mamy informację w zasadzie przekazaną od razu. Czy to jest lepsza strategia? To na bieżąco informowanie o tym, że do takiego zdarzenia doszło. Panie rektorze, o tym podejmują decyzje wszystkim wojskowi, mając na względzie kwestie bezpieczeństwa, kwestie pewnej przewidywalności działań naszego państwa, zapobiegania czy zabezpieczenia. Więc w dużej mierze tutaj musimy opierać się na wiedzy, doświadczeniu naszych wojskowych, do których mamy zaufanie. I mam nadzieję, że wszyscy mamy poczucie, że nasze bezpieczeństwo jest w dobrych rękach naszych żołnierzy, naszych wojskowych, naszego dowództwa. O czym mówił Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Była to rozmowa dnia.